by ktoś zostawił? O! Jakaś karteczka w nich jest. Jakby co, to pomódlcie się, żeby Bóg mi odpuścił. A w butach to niech Franek chodzi. Coś tu niedobrego musiało się stać. Przestań marodzić. Lepiej bierzmy się do roboty. Gdzie ty? Tam to siedzi. Gdzie? Na drzewie. To diabła, a po co to ma? Chyba stryk ma na szyi. Powiesić cię chce, czy co? Tak samego rana? Mówię, że z rana najlepiej, na pusty żołądek. Hej, wy tam, jak chcecie się wieszać, to przejdźcie sobie na inne drzewo, bo my to sobie będziemy ścinać. Nie wszedłem, żeby się wieszać. A to po co ten stryk na szyi? Krowie go z rogów zdjąłem. A to po co, żeście go sobie założyli na szyję, jak nie macie zamiaru się wieszać, a? A to zamiast spaść, to na szyi się uwiązałem, żeby nie spaść. Pobadamy, jak dwa razy dwa, mówiłem. Hej, wycia, złożyj, złożyj, złożyj tego. Nie tak ostro, stary je. A jak ty się z nim chcesz dogadać? Zaczekaj, może zejdą. Ze starymi czasami trzeba jak z dziećmi. Zeszlibyście, zapalilibyśmy. Palić nie palę. To może napilibyśmy się? Nie piję. No i jak się chcesz z nim dogadać? Weź po inżyniera. Niech przychodzi i go ściąga. Nie płacą nam za ściąganie ludzi z drzew. Tata! No, na co czekasz? Tata! Gdzie jesteście? Jeść chopcie postygnie! Tata! Może ten na drzewie to wasz tata? Na drzewie? Gdzie na drzewie? Tam, wasz! Tata Jezusie Nazareński! Co wy wyczyniacie? W waszych latach on trzeba chodzić! Złaście im zaraz! Słyszycie? Złaście, jeść chodźcie! Taki wstyd, Panno Święta! Jeszcze ludzie gotowi pomyśleć, że wam tak źle u nas! Dopiero raz wezmę języki! I po co byście tam wleźli? Według mnie to chcieli się powiesić. Tylko, że akurat przyszliśmy. Powiesić? No tu stryk mają na szyję! Tata Jezusie Nazareński, co wy wyczyniacie? Nie róbcie tego! Pan Bóg by wam rozgrzeszenia nie dał! No nie stójcie tak, zróbcie! Przecież widzicie, że może być jakieś nieszczęście! Co, my? My przyszliśmy ścinać! I ukrzywdziliśmy was, że tata, powiedzcie, czystych koszul nie mieliście i pod pierzyną śpicie i na tacy zawsze wam się tak do kościoła idziecie, a i dziurawy nie chodzicie. Niczym mnie nie ukrzywdziliście. Mam czyste koszule, dziurawy nie chodzę, pod pierzyną śpię i na tacy zawsze dostaję. Co na starość więcej chcieć? O, przeniesie się was do pokoju spać, a... I zegarek wam się nowy kupi, i może garnitur, a jak namówię Franka, to przyniesie się do was telewizor. Będziecie mogli oglądać do późnej nocy. Tata, zejdźcie, taki dobry żur zrobiłam. O, i pomaściłam suto. Bóg ci zapłać za twoją dobroć, córuś, ale nie zejdę. O, widzisz, stoją szatany i tylko czekają, żebym zszedł. Franek, Franek, chodźże tu! Franek! Sami nic tu nie wymyślimy. Niech inżynier przychodzi. Hej, inżynierze! Hej, z robotą stoimy! Jest tam gdzieś inżynier Wrona? Z robotą stoimy! Franek, chodźmy się! Go. Czego? No chodź! Ojciec, coś niedobrze! Na drzewo wleźli i zejść nie chcą! Zbzikował ojciec! Włazić! Do roboty! Sieczki użnąć! Stworzenie napoić! Włazić! Coćka, idź nam przynieść tyczkę! No na coś ci tyczka? A sam zejdź po tyczkę! A tyś taka sama dzikowana jak ten twój ojciec! Mój ojciec samo porę umarł, zanim po drzewo zaczął latać! Może pójdź jakieś skrzydła przypnij i dać się próbę! Jak są mi to po tą tyczkę? Nie,
Słazić, słazić, nie bzikować. Osieńcie jakie teraz. Gaj, gaj zarazu. Chcę to gospodarzem być. Słazić, słazić. Cholerniku, ojca tyczko! No a tyś taka sama bzikowana jak pnącie. I za kogo ja wyszłam? Za zbója! Idź, inżynier. Zeszło trochę wasz na tamtym końcu był. He, no co tak stoicie? Do jasnej cholery, czego to drzewo jeszcze nie ścięte, co? Znowu jakaś kapliczka? Nie, człowiek! Jaki człowiek? O, na drzewie! W las ci zejść nie chce, a do tego stryk ma na szyi! To nasz tata, panie inżynierze. Wam tata, zejdźcie, taki dobry żółż zrobił, a oni na drzewie, no taki wstyd. Jak on wasz, to go zdejmijcie. Drogę buduje i to drzewo musi być ścięte, żeby nawet anioł na nim siedział, rozumiecie? Hej, wy tam! No, właśnie, już! Tata, zejdźcie, pan inżynier prosi. Słyszeliście? Bo dzwoni zetniemy! Właśnie! No złaźcie! Tato, słyszeliście? Będą z wami ścinać! Jezu, Jezu, jak mam was błagać! Franek! Niech by lepiej młody wszedł, stary nie posiedzi długo. Kości stare, ciało stare, zleci jak ten liść. Ty patrz lepiej pod swoje nogi, bo cię zajdy wywrócą. Ty się o moje nogi nie martw. Patrz, patrz na swoje. Ledwie cię noszą, a moje by zatańcowały jeszcze. Chyba, że z diabłami, bo z chłopami nigdy nie umiały. A boś tutaj był chłop. Jak trzy ćwierci przez pół nawet nie wiedziałeś, po co masz. Tyś za to aż za dobrze wiedziała. To i tam czekają już piekle na ciebie. A ty myślisz, że do nieba prosto wstąpisz, jak do... Na drzewo się wspiąłeś, może tak do piekła się wspinasz. Co myślę, to myślę, o idź lepiej, gdzie masz iść. Nie, mój, poczekam na ciebie. Razem pójdziemy. Z tobą? Ani mi się śni. Nie szwędać mi się tutaj. Nie szwędać, gruchać im się zachciało. Trzeba było przed pół wiekiem. W imię ojca i syna, przykryć. To drzewo zaraz się będzie walić. Bez zębów. Słyszeliście? No, zaraz się będzie drzewo walić. Ale co? Ej, wy. Co was tak zamurowało? Ścinać. Ruszać się do jasnej cholery. Ja mam plan, rozumiecie? Planu nie obchodzi jakiś chłop. Jest plan i musi być ścięte. Świat im do wiochy chce doprowadzić, a oni na drzewa włażą. Niech to wszyscy diabli, jedz. Inżynier łyknie. Dobrze inżynierowi zrobi. Co to? Zaraz. Jak tak dalej pójdzie, to nigdy tej drogi nie zbudujemy. To w tym kraju to nie ma zwykłych drzew, a już przy drogach, no jak nie drzewo, to kapliczka jakiegoś świętego. Święty Florian, święty Antoni, święty. Zatrzęsienie, a ty musisz drogi budować. Ścinać albo koniec sprawy. Albo koniec z plemią. Wy, klasa robotnicza. Was nic, tylko w dupę. Nic się z was nie wyciśnie, za miękki dla was byłem. Brat robociarz, nie inżynier. I ty, dawaj to, pokażę. Niech nie myśli sukin syn, że jak wlazł na drzewo. To nie ma na niego rady! Ej, ty złaź stamtąd! Złaź, mówię! Co? Ty, co?
Ty, ty! No, ojca sukinsynie, na starego człowieka. Tuż ty czupi inżynier? Puść! Napad! Milicja! Inżynier, czy gumroć! Zostaw go jeszcze go udusić, a może jakiś ważny, dopiero by było Matko Święta! Puść! No zostaw go, bo jeszcze w okulary stłuczesz i nic nie będzie widział! Wściekny się, jak mi pokwił, wściekny się! Słazić, słazić! Puść! Puść, no niech ktoś leci po milicję! Niech ktoś leci po milicję! Milicja! Milicjary! 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 Co tu się dzieje? Panie władzo, mordują! Gdzie tu? No. Nie wiesz mu nic tam, Floruś. Trochę go tam Franek potargał. Powiedział na naszego ojca sukinsynie. Mordują. A co mu ojciec winni? Że na drzewo wleźli? Jeszcze was tam nie było, panie Duda? Zejdźcie. Nie podpowiadaj mi, co mam robić, sam wiem. Jak wiecie, to zejdźcie. Jaki diabeł was podkusił na stare lata po drzewach łaźć? No. Nie diabeł. A kto? Nie wszystko musisz wiedzieć, chociaż milicja. Zejdźcie, panie Duda, do 3 razy mówię. Potem będzie gorzej. A mówi do 100, na swoim siedzę wolno. Wolno, ale nie aż tak wysoko. Co się pan tak caskasz, panie władzo? Wyjmij pan pistolet, strzel pan, przestraszy się i zejdzie pan. Obywatel nie będzie mi rozkazywać, co mam robić. To jak, panie Duda? Chodzimy po dobrowolnemu? Czy protokół mam pisać? Iż? Porządku. Obywatel Marcin Duda, wieś Połowno. Ile u was jest? Czego? Numer jaki na chałupie? My bez numeru. Jak to bez numeru? Każdy musi mieć numer. Nam niepotrzebny. Wszyscy wiedzą, gdzie mieszkamy. Nie trafiłeś kiedy? Nie wymądzaj się. Zarządzenie jest i musi być numer. Dawniej był, ale za wojnę tatko zdali, co by żandarmy nie trafili. To ile, panie Duda? Musicie pamiętać, jak goście ścierali. Niech napisze 10. Jest 10 Bożych przykazań. W razie czego chociaż Bóg będzie z nami. Pisz 10. W porządku. Mogę wam napisać, ile chcecie. A jutro do gminy leć, jak wam numer dadzą. Przyjdę sprawdzić, zrozumiano? Panie, zrób pan coś wreszcie, no dokąd będziemy tutaj tak stać, no? Ja mam plan, rozumie pan? Rozumie pan? Też widzisz pan, co robię. O co panu chodzi? Prawo nie koń, nie da się pogonić. Tu trzeba wpierw ustalić numer. Dopiszemy 10, tak, panie Duda? Pisz. Rzeczony obywatel, nie pamiętając numeru chałupy, zdarł numer w czasie okupacji, ale na teraz jakby go nie było, co nie jest prawdą, bo jest tu i mieszka. Naocznie przesiadując na drzewie z córką Zofią i zięciem Franciszkiem. Ja chyba zwariuję. Na miłość boską, no, zrób pan coś wreszcie, zaaresztuj pan, albo co, no jakoś trzeba go zdjąć, panie władzo. Zdjąć, powiadasz pan. Zdjąć, tak. Hmm. To by się musiało straż pożarną zawołać z drabiną. Tylko oni mają taką drabinę. Pewnie by dostali. Panie władzo, na co pan czekasz? Wołaj ich pan, niech natychmiast przyjeżdżają, no! Panie władzo! Tylko czym przyjadą? Jak to? Panie władzo, no samochodem! Nie mają samochodu, mają dopiero mieć. Pierw muszą pieniądze zebrać, a pieniądze tylko z zabaw, bo skąd? No to czym do pożarów jeżdżą? Końmi! No to niech przyjeżdżają końmi! Tylko, że konie bierze się od gospodarzy. A teraz żniwa, wszyscy w polu, to musiałoby się palić, wtedy by przylecieli. A co to? Co to, panie władzo?
nie pożar? To gorzej niż pożar. Z państwową robotą stoję. Rozumiesz pan? To pożar jak cholera. Trzeba krzyczeć, wołać. Pożar, pożar, pali się, pali się, pali się, no. Nie rób pan siebie, idioty. Pożar to jest pożar. Pali się, pali się. A to? Drzewo. No. Ma gałęzie? Ma. Ma liście? No ma, ma. Aha! Pali się! Pani wierzy, trzeba lecieć. Protokół skończymy później, panie Duda. Lecę, dawno już tam powinien być. Zaraz, panie Boże, a co z nim? No długo ma tak siedzieć? Jak skończą gasić, niech natychmiast przyjeżdżają, tylko niech nie zapomną o drabinie, panie władzo! Panie... Ty, Sokincy, ty złaś. Złaś tam to! Złaś, mówię! Złaś! Złaś! Franuś, co mu jest? Zgłupio? Mógł zgłupieć. Takie inżyniery to z byle czego głupieją. Wynauczy się to, nanauczy się, przenauczy i śluz. Głowa pęka, pojąć nie może. Tam one wszystkie takie inżyniery. Coś, kajdź mu przynieść siodłego mleka. Panie, no. A przynieś wam siodłego mleka? Siodłego mleka? A owszem. No to przyniosę. By tam ta strona cię paliła. Może świat ktoś próbował podpalić. Teraz wszystko wyschło na wiór. Chryste miłosierny, czyżby to już koniec świata był. Pali się. Kryzyny, trzeba dobytek wynosić. Ale idę. A proszę. Dziękuję. Matko święta, ludzie kochane, pali się! Lecę po chałupach, pytam! Nigdzie nic nie wiedzą. Jedni mówią tam, drudzy mówią tam. A moje kury, biedule, pod brzem jak posążki stoją. Wołam, cip, 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 cip. A one nic. Jak poumierane stoją. O, już dzisiaj nic z tych jajek. Już dzisiaj jajek nie będzie. Ale potrzebne mi choć ze dwa. Zośka, może twoje zniosły. O nie. Jeszczeście dwóch z zeszłego tygodnia nie oddali. I jednego z przedzielonych świątek. A to co chłopneci, co pożyczali, oddali? Oddali! Oddałam! I te oddam. Matka Boska poświadczy, że nikomu nie zaparła. Matka Boska, jak za każdego miałaby świadczyć, to by z torbami poszła. A cóżem ci ja znowu zaparła? Czy we wsi komu zaparłam? Są ludzie, niech powiedzą, zaparłam co komu? A i księdza spytaj, znam moje spowiedzi. Ale na spowiedziach nie mówicie, że w waszych jajkach żółtka są białe, bo sztucznym karmicie, a w naszych są czerwone, to jajko jajku nierówne. A przestań z tymi jajkami! A idź, ty oddałaś ostatnie jajka. Dobre mleko macie. Na pragnienie to nie ma nic lepszego od siodłego mleka i piwa. O matko! O matko! Irka Szymulanka, aleś pani! Wyglądasz jak artystka! Aby to krew zalała, pieprzone dziadostwo! A czemuż ty tak lniesz? A co mam nie kląć? Od samej stacji tacham te cholerne walichy. I żeby kto pomógł? A gdzie tam? Na traktorach ćwoki jeżdżą. A jak były, tak i zostały ćwoki. Też mi na mózg padło, po kiego diabła tu wracałam. Nie dziw się, żniwa! Wszystkich w pole goni. Ojciec i matka tu się nawet płakiwali. Co ona, biedactwo, tam w tym świecie robi? A co, nie słała mi? Paki, dolary. Dobrze wiedzieli, za czym wypłakują. A czemuż to pan Duda na drzewie siedzą?
A nic, tak. Popatrzeć sobie leźli. Popatrzeć? A, dzień dobry, panie Duda. Odpalony. O, widzę, że tu u was to nic, a nic się nie zmieniło. Oj, zmieniło się, dużo się zmieniło. Telewizor mamy. A kolorowy chociaż. Nie, zwyczajny, ale wszystko widać. Oj, toś sobie naprzywoziła, Irciu, dwie takie walizy i torby. Oj, nie dziwota, że się udźwigałam. Gdybym wiedział, że taka piękna dziewczyna do nas zawita, no to pierwszy wyszedłbym pomóc. A on to kto? Pani pozwoli, że się przedstawię. Inżynier Wrona. Dobrze, że choć jakiś inżynier jest na tym zadumany. Pani wybaczy ten taki mały, elegancki strój, ale ja właśnie w pracy. Ale będzie to dla mnie wielka przyjemność pomóc pani zanieść te bagaże do domu. A może pan inżynier odpowie? Ale ja pomogę. Tak, oczywiście. Pomogę, szanowna pani. Tak, dobre mleko macie? Tak. Dobre, nie ma nic lepszego od siadłego. Powiedz mi lepiej, gdzie byłaś. No wiesz, no ja to byłam w Rzymie, byłam. A u papieża byłaś? A to wy myślicie, że na wywczasy pojechałam? Zresztą nie tak łatwo się do niego dostać, bo pchają się ciągle, pchają, pchają. W ogóle się nie można. O Irciu, toś naprzywoziła dwie takie walizy. A nie będziesz czegoś sprzedawała? Kupiłabym, jakbyś coś sprzedawała. U nas tak trudno coś dostać. No wiesz co, sprzedawać to ja może i coś będę, ale dopiero jutro. Bo dzisiaj tych cholernych waliz to w ogóle mi się nie chce otwierać. Oj, pokaż, do jutra to ci wszystko rozdrapią. No trochę tylko zobaczę. No strasznie mnie męczysz. No pokaż, no nie bądź taka, no. No dobra, to ci pokażę, ale tak na spokojnie. Oczywiście, no. No zobacz, co ja tutaj mam. Trochę przywiozłam, może coś ci się podoba, czy nada, sama nie wiem. O, posunęło się. Ojeju, jakie ci to wszystko ślicznota. No, takie trochę ładne, bo ja wiesz, jak w Rzymie to ten i potem. A to nie dla ciebie, to moje, to zostaw. Tego nie wolno. To moje. O matko. Może. No. O, to możesz sobie wziąć. Resztę to nie dla ciebie. Ja nie. Moja złota. O, przyjechałaś. A przyjechałam. To widziałam się, żeś przyjechała. No, co? Żeś naprzywoziła. No. Może jakiś sweterek masz dla mnie? No, na was to ja nie wiem. A może rajstopy? Uj, uj, uj. Chyba a może nie. Koszulę jakąś? No też będzie ciężko. A może majtki? Majtki to ja tam zaraz tutaj jakieś znajdę. Poszukajcie. O, mam. Ale to musi nie będą na was. No co? Nie, no to. No jedną nogę to nie dla was. Poszukajcie innych. O, mam. O takie, trochę większe. O, o to tak. O, o takich to. O. Babka na stare lata poparaduje. Fajne? Fajne, prawda? Powoli mi. Fajne? Że cudeńców naprzywoziłaś. No, trochę tak. Mogłabym coś dla mojej Helenki miała. Za mąż będzie wychodzić. No może coś znajdę. O taki sweterek, co Zośka trzyma. Nie masz? No zostawcie! No zostawcie! No porwiecie! Dawaj! Zostaw, bo porwie! O, zobacz! To mam jeszcze ładniejszy, masz! To kiedy przyjechałaś? No dopiero co, jeszcze nawet w domu nie byłam, ale to jakieś oto... Tobie to się poszczęściło, na stałe wróciłaś? No nie wiem, zobaczy się. Tu nudy jak cholera, nie wiesz co zostawać. Kochana, nie wytrzymaj. Nocnej koszuli jakiej ładnej, nie masz. No wszystko tu rozdrapały. A może majtki masz takie wysokie jak teraz modne? I rajstopy bym chciała, koronkowe, czarne. Masz rajstopy. A to co? O jakie to kurde mol ładne. Co się z tym robi? A jak nie wiesz, co się w tym robi, to po co bierzesz? Dawaj, dla mojej Helenki się nada! No zostawcie, bo porwiecie! Masz tu jeszcze ładnie! Zmieści się, zmieści, to się odchudza! Co za babsztyny? No, trzymajmy jakie. Jak mnie mój Delon w tym zobaczy! O matko kochana! No widzicie ich, jacy to ludzie, dzisiaj jakby się sami nachapać. Nawet mi nie powiedziały, Irciu, żeś przyjechała. I to są sąsiadki?
A tak by mi się jakaś bluzeczka przydała. Masz co jeszcze? Pokaż. Sukienkę ci znam. Zostawcie, no co wy krzepkiecie, no proszę mi, pokaż, tutaj zostaw. O, o, takie to by mi się przydało. O, zostaw, 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 rolę się, natychmiast, wszystkie, do domu. Jeszcze by tylko policja nie szarpała, do domu nie trafiła. Do domu. Co za babę śnił? To co ja bym robił? No matko, tata! Tata! Zejdź się! Jak taki dobrej kapusty nagotowała. Szedłbym, córuś, ale ja. Trzeba mi siedzieć i warować, bo te szatany mogą ściąć, ani się obejrzy. Podstawi wam drabinę, zejdziecie, zjecie, a potem znów wejdziecie. Matko święta, z samego głodu zlecicie tata! Może tak trzeba, żebym był głodny. Głód jest czysty, córuś, a przed śmiercią człowiek powinien być czysty, żeby śmierci nie urągał. Co wy wygadujecie? Jaką śmiercią? No kto? Kto was chce zabijać? Kto? Nie mnie, to drzewo, a to córuś to samo. Drzewo, drzewo, ubzdurało wam się z tym drzewem. Przypatrz się, cała ziemia się korzeni jego trzyma, to i dotąd przepaść nie runęła. Całe niebo się na czubie jego wspiera, to i dotąd się nie zawaliło. A i dla umarłych to drzewo to jedyny znak, że tutaj jest ich wieś i że tutaj będzie aż do końca świata. Przyjdzie im się kiedyś stawić na sąd ostateczny. To muszą wiedzieć, jak tu trafić, bo wszyscy będą w swoich psiach stawać na sądy ostateczne. Co bym Bogu powiedział, gdyby mnie się spytał? Posadziłem tu kiedyś na początku drzewo, Marcinie, a twoją powinnością było, abyś mi go pilnował, a tyś pozwolił, żeby cieli je. Co bym powiedział? Na tym świecie nie załatwi się sprawy, wchodząc na drzewo. O, choćby trzeba było gdzieś pismo napisać. Teraz wszyscy piszą, tylko czytać nie ma komu. To do kogo napiszesz? O, są urzędy, gazeta, radio, o, i telewizja. A no są. Ty napiszesz do nich, a oni z powrotem do ciebie. Nauczyli się wszyscy pisać i nie od innego nieszczęścia, tylko od pisania świat zginie. Prawdę mówią, teraz pisanie to nic nie daje. Teraz najlepiej komu trzeba w łapę dać, to jeszcze pomoże. A idź tam wszyscy. Niech to jasny szlak. Napiszmy się albo co? Nie macie czego? O, coś się znajdzie, inżynierze, ale to nie będzie koniak. Tak, może być i zajzaje. No. No czego panie władzą, no co? Obywatele, rozejście. A wy, Duda? Złaście. Złaście jasny gmin. Panie władzo, pan się nie złości, a tylko pomoże pan, no. Maszyny. Ludzie stoją, wszystko stoi. No dokąd tak, panie władzo? Może by naczelnik to pomógł? Albo ksiądz? Aha. Kogo byście woleli, Marcinie? Ksiądz ma teraz pogrzeb, to nie przyjdzie. A naczelnik pewnie na naradzie. Zobaczymy, co się da zrobić. Cóż ty, drogę kosisz? Szkoda kosy, a to dobra kosa, teraz takich nie kupisz. Nie słyszy, on może duch. No. Jaki duch? Zięć Dudy, rano pod drzewem był, a potem poszedł kosić. Musiało mu się coś w polu przytrafić. Patrzy, jakby nikogo nie widział. On może i duch, ale kota to na pewno prawdziwa. I
idzie prosto na nas. Aha. Jakby chciał nas skoczyć. Aha. Franek, zarazą, pamiętaj się! Przy chałupie jesteś, nie w polu! Panie Franciszku, niech się pan zatrzyma! Niech pan nas zrozumie, panie Franciszku, uciekajmy! Uciekajmy! Franek, jedno spali, ja zostaw ty kotę! Chodźcie, chodźcie, zabierzcie się zeszli z tego drzewa! Tu tak nie szliście, a wy sami siedzicie najlepsze! Franciszku, Maria! Co się z domu dzieje? A to ty? Ja, Zośka, twoja ślubna. Kapusty nagotowałam. Pojesz, to ci się od razu lepiej zrobi. To ja już tu jestem? Franuś, tutaj, o, nasza chałupa i nasze drzewo. Człowiek weźmie kosę do rąk, to by kosił i kosił. Umarłby i wydawałoby mu się, że dalej kosi. A żeby go dopiero Bóg powstrzymał i powiedział: odstaw kosę, Franciszku, to już nie jest twój łan, to królestwo moje. A ty nie zgrzeszyłeś tak bardzo, więc za pokutę będziesz klepał kosy innym grzesznikom. Franuś, Jezus Maria, co się z tobą dzieje? Może ty masz gorączkę? Chory, chodźże do chałupy, no chodźże, chodźże. A ojciec, coś na drzewie? Zejdźcie, ojciec, nikogo już tu nie ma, wykosiłem wszystkich. To ci się zdaje. Ich wykosisz, a wrócą. Franek, chodź do chałupy. Chodź. No chodź. Chodź, coś zjesz, twoje. Chodź, słuchajcie, jak to jasny szlak. A, to pan. Uszanowani inżynierze. Szanowanie, panie naczelniku. Wszystko w porządku. Robota idzie. No właśnie, panie naczelniku. Nie idzie. Takie maszyny macie. Mamy. Koparki, spychacze, dźwigi, traktory i nie idzie? Z jednym drzewem nie możecie sobie poradzić. Pan tu sobie żartuje, panie naczelniku. A tu przed chwileczką rzeź była, że... To znaczy, panie naczelniku, o mało nie bywa. No niech pan coś z tym zrobi, pan tu przecież władza. 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 Każdemu się wydaje, że władza wszystko może, a co ja mogę? Gdybym mógł dać cement, węgiel, nawozy, maszyny rolnicze, to może mógłbym więcej. To co, panie Duda, może byśmy jednak zeszli. Poważny pan człowiek, szanowany obywatel. Nie lepiej na ławeczce posiedzieć. Człowiek, żeby stać się człowiekiem, właśnie z drzewa zszedł. Nie gadajcie głów. Widzieliście, jak schodził? Teoria ewolucji, tak mówi, panie naczelniku. Wykopaliska w Afryce, a to może w Afryce, w Azji. Nie tu, w Hołownie. Tu pan Bóg wszystko stworzył. Musicie o tym pamiętać, jak się chcecie z ludźmi dogadać. Jest wasz wieś, panie Duda? Panie naczelniku, to właśnie ten bandyta, on się z kosą na nas rzucił. Kto? No, Franek! Franek! Nie do wiary. Musiało się panu inżynierze coś przewidzieć. Franek muchy by nie skrzywdził. Franek! Franek! Co naczeliście? Franka nie ma, kosi, a podatki wszystkie zapłacone. Nie o podatki chodzi. Zróbcie coś, żeby ojciec zeszli. Co mogliśmy, tośmy zrobili. Zróbcie coś między sobą. Powinniście to załatwić. Narażata władzę na pośmiewisko, a ludzie tylko na to czekają. Kto was naraża? Kto was naraża? Sami się wybierata, to i sami się narażata. A jeszcze naobiecuje ta ludziom i nic z tego. No już dobrze. Idź do domu. Zamknij te drzwi. Ale popyska. Inżynierze, może by się dało jakoś to drzewo minąć? Przesunęlibyście drogę, ja wiem, ze 3-4 metry po tamtą stronę. Miałbym spokój, a tu sensacja się już robi. Pomyślcie, inżynierze. Panie naczelniku, to nie jest sprawa pomyślenia, no. Jest plan, a moje zadanie, plan wykonać, no. Panie naczelniku, a gdyby tak przybić tabliczkę, o, że zabytek przyrody
Dudzie Marcina imię, prawda? Można by więc wyryć Dąb Marcin, zabytek przyrody. Nie, nie. A może pani inaczej nie z księdzem porozmawiać? Może on coś by poradził? Z księdzem? Bo ja wiem. Co szkodzi? Ksiądz Jurgę Zambony na budowę szkoły ogłosił. Niby tak. Ale niech się uda księdzu Dudę z drzewa ściągnąć. To co wtedy nasza władza? A? Trzeba nam gminę zamykać. Naczelniku! Naczelniku! Już 3 dni z naczelnikiem chodzę i nic. Kiedy mam spotkać? Dopiero ludzie mi powiedzieli, że naczelnik pod drzewem u Marcina Dudy. No to lecę! Mało mi serce z piersi nie wyskoczy. A traktor przydzieliliś, tak? Cicho, cicho, cicho. Przydzieliliś, tak, ale za łapówkę! Albo swoim! Nie tu! Nie tu! Od 8 do 15 w gminie! Zapamiętajcie! A może od 8 do 15! A może do 24, to jeszcze lepiej! Niech szlak trafi takie gminy i takich urzędników! Co za ludzie! Co za ludzie! Ludzie! Co robić? Co robić? A może powołajmy komisję? Tak! Komisję! Tak jest! Do pracy! Do pracy, panie naczelniku! Komisja! Komisja, Marcinie! Marcinie! Jak córce naszej dałeś na imię? Zosia! Ładne imię, sam wybrałeś? Tyś wybrała! Ja? Nie pamiętasz? Zofię przecież umarłaś! Pamiętam tylko, jak bez pachnią przez otwarte okno. Dobrze ci się chowała? Musiała się dobrze chować. A jak podrosła, miałeś z niej wyrękę? O, bo spocha z niej od maleńka była. Gotowała, sprzątała, prała, a potem to i krowy, świnie, kury. Wszystko na jej głowie było. A jeszcze do szkoły chodziła. To nad lekcjami po nocach ślęczała. Ale nie ciągnęło jej do kabalera. I panną wciąż jest? Nie, za mężna. A za kogo wyszła? Za Franka. Naprawiali tu most. Przyszedł raz po mleko, a potem to już stale przychodził. Dobry chłop. Nie pije, karty nie gra, robotny, tylko trzeba nim pokierować. Szczęśliwa jest? Tego ci nie powiem. Tego nawet ojciec za własną córkę powiedzieć nie może. Ale w zgodzie żyją. Szanują mnie. Jedzenia mi nie skąpią. Pod spierzyną śpię i na tacę w niedzielę zawsze dadzą. Cóż na starość więcej chcieć? Zresztą długo już. Co długo? Za tobą iść, stary jesteś. Nie jesteś stary, Marcinie. Dla mnie nigdy nie będziesz stary. Dobrze, że tam na dole jesteś, a ja tu na drzewie się. I nie możesz mi się z bliska przyjrzeć, jaki stary jesteś. A ty taka młodziutka, że aż wstyd mi pomyśleć, że byłaś kiedyś moją żoną. Jestem, Marcinie. O nie. Już nie jesteś. Chciałam nie umierać. O, jak bardzo chciałam nie umierać. Wierz mi. Powiedz mi lepiej, jak ty żyłeś przez te lata? Ano żyłem. Skoro Bóg ciebie zabrał, a mnie zostawił, to musiałem żyć. Tylko tyle mi powiesz? A co byś więcej chciała? Mówiłem ci, stary jestem. I nie mogę dotąd się pogodzić, żeby Bóg ciebie zabrał. Jak wróciłem z pogrzebu, poszedłem do chleba, zdjąłem krowie powróz z rogów, wróciłem do izby, uwiązałem sobie stryk i już nawet przymierzyłem na szyję. Aż tu zaś nagle Zosia zakwiliła w kołysce. No i trzeba było zmienić jej pieluchę. Potem jeździć, a potem... Chyba płacze. Kto? Zosia, moje maleństwo. Mówiłem ci, mężatek, że gdzie idzie? Zosia, Zosia. Widziałaś matkę? Matkę? Gdzie ją miała widzieć? O, dopiero co poszła za chałupę. Bójcie się Boga, tata. Mama dawno w grobie i nie przyjdzie. Ojej, nie becz. Co nie becz, kiedy mamę widzieli? I co z tego? Mogli widzieć. Widują ludzie swoich. Ale mała byłam. To co wieczór się modliłam. Przyjdź, mama, pokaż się. Ani razu. O, siedziała tu pod drzewem. Dobra, ojciec, ale na noc mógłby ojciec zejść. Wyspałby się ojciec w łóżku, pod pierzyną. Pewnie obłóczki właśnie, że obległa, a i koszulę byście zmienili. Ze
Wyjdźcie, tata! Rano przed było cię z powrotem. Przez noc nic tu się nie wydarzy. Robotniki pewno już tam pijane, a inżynier sam nie będzie ścinał. Trzeba mi siedzieć i warować. Tata, zejdźcie, proszę ja was! No złaźcie, ojcie! Muszę pilnować. Siedź, grzeb. Idziemy do domu. Wolałbym w chałupie teraz siedzieć. A muszę tu, ciężki był dzień. Kazał mi komendant Dereń spisywać każdego, kto się tu pojawi lub szedłby tędy drogą. Panie, stój, stój! Nie ma co, panie krzyczy, ja tu! Gdzie tu? No tu potrzeba do Marcina Dudy, chyba się nie pomyliłem. Dawno w tej wsi nie byłem. Zmienia się, bogatsza. Ale trzeba jest. Będzie szedł interes. Jaki interes? Igły, nici, guziki, agrafki, zatrzaski, sznurowadła, naklęki. Maść na siwienie, na łysienie, na obstrukcję, rozwolnienie. I na miłość. I na trudności w miłości też mam. A pan płaca sonaty? Bo co? Mam tu coś specjalnego. Krew na wieczną urodę. A co tu robicie? To moje miejsce. Panie Pacu, panie Pacu, to byłem pierwszy. To była konkurencja. Nie, to byłem pierwszy. Ja to byłem pierwszy. To był pierwszy. Ja to byłem. Woda, woda, świeża woda, zdrowia doda. To wodę pije, ten dłużej żyje. Woda, woda, kupujcie wodę na kubki. Woda, woda, świeża woda. A pozwolenie masz? Na co? Na wodę z wiadra pozwolenie? Coś myślał. Podatek musisz płacić. Z wody też możesz być kapitalistą. Najpierw z wiadra, potem z beczki, z cysterny, z sokiem, bez soku i do Coca-Coli tylko krok. Ty, patrz, jest! Co jest? Świeża woda, czy coś nie umiesz? A co byś chciał, żeby ci napisali? Melina, zaraz by ich zwinęli. A wy co? Znów przyszliście ścinać? W nocy przy zabudowaniach roboty zabronione. My nie ścinać, panie Włado. My szukamy. Czego szukacie? Dzień zmarnowaliśmy, drzewo nieścięte, sklepy pozamykane, to może być chociaż warto napić. Nie? To na kubki? Na kubki. A zakąskę macie? Jakie zakąski? Chleb, kiełbasa, kaszanka, rąbanka, grzybki w odcie. No. A to z cukru czy żyta? To ty cholero. To... Nic nie pachnie, widać dobrze ochrzczona. Dajcie, napijemy się. Nie, to nie dla was. To ty, cholero, bimbrem handlujesz, a mnie w oczy wodą świecisz? Wylej to! Jaki bimber? Co cię napadło? Spróbuj, potem będziesz się wściekał. Nie muszę próbować, na służbie zresztą nie wolno mi pić. To chociaż powąchaj. No, no i co? No, no i co? No i co powiecie? No. Czysta woda? Jakby czym zalatywało, ale teraz bimber można dobrze zaprawić, żeby nie było czuć. Ludzie, co wy? Przecież widzieliście, że ze studni przyniosłem. Może masz taką studnię, że ci bimbrem bije. Pijeta, pijeta, a potem się dziwić, że ci teściu na drzewo włazi. Wylej to i będzie spokój. Jakie wylej? Mówię, że woda? To woda, niech tak skonam. Choćby cała wieś miała to przyjść i świadczyć, że to nie woda, to będzie woda!
No i co powiecie? Czysta woda. Nie woda. Woda. To nie woda. Nie może tak być. Nigdy tak nie było. Zawsze było albo, albo. Czy wy wiecie, obywatele, po co sam naczelnik, czyli ja, z urzędnikiem tu przyszliśmy? No, po co? Nikt już nie pamięta, tak? Musi głowa naczelnika o wszystkim pamiętać. Czytajcie, towarzyszu, co uradziliśmy. Obywatelu Duda, po wyczerpującej wszechstronnej dyskusji podjęliśmy uchwałę w waszej sprawie. Uchwała numer 143. Siedźcie, panie Duda, na drzewie, póki my żyjemy. Ale gdzie tam? Jak czytacie? Jest jeszcze paragraf do tej uchwały. Punkt czwarty. Gdzie? Zobowiązuje się wyraźnie wyżej rzeczonego z imienia nazwiska do zejścia z drzewa i to w trybie natychmiastowym. Chyba żeby rzeczony obywatel na trzykrotne wezwanie zejść, pozostał bez odpowiedzi, to dopiero wtedy może siedzieć. Posłuchajcie, śpiewają. Przybywają do nas. Co to znaczy? Przecież wykluczyliśmy ją z naszych szeregów. A wy kto? A ty tylko a wy kto? To już się do protokołu nie nadaje. Poczekaj, pani, zejdę do nich. Żyłem z nimi, to i umierać trzeba mi z nimi. A ty, Marcinie, siedź na tym drzewie i czytaj swoją księgę. A oto wiatr gwałtowny przypadł do onej strony pustyni i uderzył na cztery węgły domu tak, aż upadł na wszystkich i pomarli. A uszedłem tylko ja. Ja sam, abym wam to wszystko oznajmił. Reżyserowali go państwo Dragunowie, Jacek i Bożena. Jacek zastępował w każdym razie dziękuję wam wszyscy wspaniali aktorzy. Tu są urzędnicy, tu są radni, są tysi, gospodynie domowe, także no po prostu mieszkańcy, którzy dali z siebie wszystko i naprawdę jesteśmy im za to ogromnie wdzięczni, za dobrą pracę. Jak to Bożena i Jacek, nie byłoby możliwe to widowisko. Jeszcze raz dla nich gorące brawa. Dziękuję.